prawie 7 minut po 17, a my sprawdzamy, co w Polsce i w innych częściach świata. Jan Wiewiór i najnowsze informacje. Czwarta fala pandemii koronawirusa w Polsce przyspiesza. Wczoraj potwierdzono ponad 28 tysięcy nowych zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 460 osób. W północno-wschodniej Polsce trwają ćwiczenia taktyczne Tumak-21, stacjonującej na Warmii i Mazurach 16. Dywizji Zmechanizowanej. W ćwiczeniach bierze udział ponad 6 tysięcy żołnierzy i ponad 100 jednostek sprzętu bojowego. Kierowcy mogą napotkać w związku z tym utrudnienia. Rondo Dmowskiego w stolicy będzie zielone. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że zostanie tam posadzonych 58 drzew. Zależy nam na tym, żeby całe centrum miasta było bardziej funkcjonalne i przede wszystkim bardziej zielone. Tymczasem zima zaskoczyła hiszpańskich drogowców. Z powodu opadów śniegu i deszczu około 70 dróg krajowych jest nieprzejezdnych. Największe problemy występują w Kantabrii, Asturii, Kastylii i Madrycie, a także w Aragonii, Walencji i Katalonii. Robert Kubica w przyszłym sezonie pozostanie kierowcą rezerwowym i testowym w zespole Alfa Romeo Racing. Sponsorem tytularnym ekipy z Chimville nadal będzie PKN Orlen, a w bolidach zespołu zasiądą Valtteri Bottas i Guangzhou Zhou. A teraz informacje w językach obcych, niemieckim, ukraińskim i angielskim. Good afternoon, here are the news headlines on Polish Radio Traffic. I'm Ada Janiszewska. Prime Minister Mateusz Morawiecki met in Paris with French President Emmanuel Macron on Wednesday. The main topic of the talks was the situation on the Polish-Belarusian border of the European Union. During the meeting, the Polish Prime Minister stated that if the attacks on the Belarusian